wyglądać. Wydawało się, że ten Śląsk rozbity takimi wynikami, no można z nim powalczyć. Podczas już w pierwszych minutach sprawa się wsypa. No niestety, Śląsk wykorzystał chyba pierwszą jakąś swoją sytuację. Bramka z karnego no, troszkę nam podcięła skrzydła, ale to wcale nie znaczy, że tak musiało wyglądać dalsza część meczu. Przy 1-0 dalej można grać i jeszcze wygrywać. Po tym błędy ze skrzydła, dwa zagrania do Niwi i kolejne dwa dole. Co się stało? To jakaś dekoncentracja dzisiejsza? No nie wiem, musimy to obejrzeć, przeanalizować. No na pewno, no, jak się traci takie proste bramki, no to jakoś jakaś dekoncentracja, gdzieś błędy są popełniane. Czy po takim meczu to jeszcze wierzycie w to, że się można utrzymać? Czy to już taki, to czymś takim to już musimy się płakać? Nie no, myślę, że wszyscy tutaj będziemy wierzyć do ostatniego meczu, jeżeli będzie szansa. Na razie to nie wygląda dobrze, ale jeszcze jest trochę meczy, więc trzeba myśleć pozytywnie. Ma jakiekolwiek podstawy, no sama wiara, no to chyba jest za mało w waszej sytuacji, jeszcze patrząc na to, jak w ogóle gracie. No na razie nam to pozostaje tylko wierzyć, a pracą jaką wykonamy w tygodniu i czy wygramy jakieś mecze, no to wtedy będzie jakieś przełożenie, będzie coś, można powiedzieć, więcej. Na razie no nie wiem. Po takim meczu znowu ciężko się tłumaczyć. Jak się przed państwem tłumaczy, jest źle. Jak się ktoś w ogóle nie rozmawia, z państwem też jest źle, więc ja już naprawdę nie wiem, co mamy w tej chwili robić. A to z kolei mówił wam trener w przerwie i po meczu. Bardzo był zły? No na pewno i trener, i wszyscy zawodnicy byli na siebie źli. No mówię, w takie sprawy z szatni zostają w szatni. Krakowia to jest jeszcze w ogóle pana drużyna, czy to jest tylko zapęd piłkarzy, którzy osobno przychodzą na boisko, bo tak to niestety nie. No wie pan, przed meczem sobie znowu coś mówimy i znowu na boisku wygląda inaczej, no więc sami to ocencie. Mi się wydaje, że drużyna jest, ale czemu to się nie przekłada nigdy na boisku, no to nie jestem w stanie odpowiedzieć. Czemu takie proste bramki tracimy? Może jesteście za słabi, żeby grać w ekstraklasie? No to pan tak mówi. No ale tabela mówi to samo. No jeszcze się nie skończył sezon. I pan wierzy w to, że będziecie w stanie w ogóle jeszcze zdobyć jakieś większą ilość? No jakbym nie wierzył, to bym do państwa w ogóle nie poszedł, tylko poszedł do autobusu i nie wiem, sobie usiadł w fotelu. No dlatego, że wierzę, dlatego jeszcze z państwem porozmawiam. Dziękuję bardzo.